prawa, bo zajmuję się tutaj opieką konsularną. Jak Państwo wiecie, w dniu dzisiejszym, w południowych godzinach doszło do ataku bombowego, zamachu, nie wiadomo jeszcze co i kto za tym stoi, w Bostonie podczas maratonu. Chciałam tutaj podkreślić, że oczywiście konsulat już tutaj działa i próbuje pomóc, próbuje się dowiedzieć przede wszystkim, uzyskać informacje, czy ktoś z polskich obywateli został poszkodowany w tym zdarzeniu. Jak na razie mamy informacje potwierdzone przez amerykański Departament Stanu, że 22 osoby zostały poszkodowane w tym wybuchu, w tym dwie niestety poniosły śmierć. Na szczęście nie ma na razie żadnych doniesień o Polakach, którzy mogliby ucierpieć. Znaleźliśmy, niestety mamy listę osób, około 37 Polaków, którzy zapisali się, chcieli, umieli wziąć udział w tym maratonie. Natomiast tak jak mówię, na razie nie ma żadnych informacji, żeby ktoś z nich ucierpiał. Oficjalna lista ofiar i osób poszkodowanych będzie dostępna jutro w godzinach rannych i oczywiście tutaj jak tylko uzyskamy jakieś informacje, to będziemy je dalej rozprzestrzeniać. Przedstawiciele placówki, w tym zastępca szefa placówki i szefowa działu prawnego i opieki konsularnej, udali się do Bostonu. Mamy też bezpośredni kontakt z panem konsulem honorowym Leśniewskim Lasem w Bostonie, także na bieżąco staramy się uzyskiwać te najważniejsze informacje i no miejmy nadzieję, że nie będzie tutaj żadnych informacji najgorszych, że tutaj nie jest Polaków, jednak nie odniósł obrażeń. Wysłaliśmy również te listy osób, które miały uczestniczyć w maratonie do szpitali, w których są hospitalizowane osoby, no i czekamy na potwierdzenie, czy coś tutaj się, czy czegoś się dowiemy. No miejmy nadzieję, że tych najgorszych informacji nie będzie, tak jak mówię. Dobrze, dziękuję bardzo. Jeszcze jedna sprawa. Uruchomione są telefony alarmowe, gdyby była taka potrzeba. To jest oczywiście telefon alarmowy, tak, dwa telefony alarmowe. Jeden telefon alarmowy, który zwykle jest tutaj uruchomiony w konsulacie, czyli może tutaj podam 646-237-2108 oraz specjalnie uruchomiony dzisiaj telefon alarmowy konsulatu 917-836-2581. Natomiast chciałam również podkreślić, że władze Bostonu uruchomiły również taką specjalną linię, pod którą można uzyskiwać informacje i to jest numer 617-635-4500, czyli to jest ten hotline bostoński, natomiast nasze konsulackie telefony 646-237-2108, 917-836-2581. Czyli Polaków brał udział w maratonie? Zarejestrowanych było 37 osób, natomiast nie wiemy, nie jesteśmy w stanie potwierdzić, ile rzeczywiście się tam ukazało, ile wzięło udział w tym maratonie. No, doniesienia prasowe są troszkę inne, ponieważ tutaj wskazują nawet na ponad 100 osób hospitalizowanych, 100 osób, które ucierpiały, natomiast no, tak jak mówię, potwierdzonych mamy na razie 22 osoby. No był ten trzeci wybuch faktycznie? Z tego co wiem, odnaleziono jeszcze dwa ładunki wybuchowe na miejscu maratonu. Natomiast ten trzeci wybuch w bibliotece bodajże, on nie był związany, podobno nie był związany z tym. Tylko pożar. Tak, jakiś pożar. To nie miało związku po prostu z tym zajściem. Także dwa wybuchy. Nie, jak na razie nie wiadomo, kto za tym stoi. Te wybuchy miały miejsce już przy mecie i z tego co wiadomo, większość tych osób, które ucierpiały, to są jednak osoby nie, które brały udział w samym maratonie, ale osoby, które po prostu tam kibicowały, rodziny, znajomi, w tym dzieci podobno też zostały ranne dzieci. Także miejmy nadzieję, że tutaj... A jutro, gdzie i do tego możemy dzwonić, żeby uzyskać jakieś wiadomości? Można dzwonić pod te telefony, które Państwu podałam. Jak my będziemy coś wiedzieć, oczywiście mamy znać. Też jak to się na stronie będzie informacja. Teraz zresztą będzie na stronie jeszcze informacja, jeżeli się znajdzie. Natomiast to będzie taka informacja, jaką ja Państwu teraz przedstawiłam. Więc jak się tam nie znajdzie, bo już nie da rana, nic więcej nie wiem.